14 minut po 8 i zgodnie z anonsem wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam słuchaczy Radia RDN. Panie wójcie, Ministerstwo Rolnictwa nawołuje do powoływania komisji i szacowania strat w związku z przymrozkami, które mieliśmy ostatnio, zwłaszcza w nocy. Widzi pan zmiany u siebie, to na terenie gminy Tarnów? Jeszcze takich informacji nie mam. Natomiast myślę, że na pewno to dotyczy upraw troszeczkę ogrodniczych, może mniej warzywnych. Nikt się panu jeszcze nie skarżył? No, takiej informacji jeszcze nie mam. Natomiast z własnego podwórka mogę powiedzieć, że tutaj uderzyło to troszeczkę w pszczelarstwo pszczoły, ponieważ teraz mamy czas intensywnego rozwoju, obloty pszczół. Czyli nie latają pszczoły. No, nie latają tutaj. Jeżeli siedzą nie ma, w zamknięciu. Nie ma pogody, no to nie latają. No, mogą być mniejsze zbiory tych wczesnych owoców, no ale zobaczymy jeszcze, myślę, że jeszcze zawczasu, żeby mówić. W każdym razie żadnej informacji jeszcze do nas, do gminy, żadnej informacji nie dotarły do nas. No, podobno ma być jeszcze ochłodzenie i to od jutra. Dziś 19 stopni, a jutro 7. No to miejmy nadzieję, że to szybko minie i wróci nam piękna wiosna. Panie wójcie, jest decyzja środowiskowa w sprawie wschodniej obwodnicy Tarnowa, drogi już bardzo mocno oprotestowanej głównie przez mieszkańców Woli Rzędzińskiej. Pan też wycofał się z tego poparcia. No i teraz jestem ciekawa, czy zamierza pan jeszcze usiąść do rozmów z prezydentem Tarnowa? Czy w ogóle od tego czasu spotkaliście się, czy rozmawialiście? Bo on ma do pana pretensje o to wycofanie się z poparcia. Przedstawiliśmy swoją propozycję, swoją korektę trasy. Korekta była omówiona przez mieszkańców, to jest propozycja wspólna mieszkańców. Tylko podobno na korektę już jest za późno. No, nie jest na pewno za późno, ponieważ to jest dopiero oddziaływanie na środowisko. Proces nowej procedury to będzie rok, półtora roku i no to mamy rok 2017. Natomiast możemy sobie powiedzieć już jako pewnik, ta inwestycja nie rozpocznie się wcześniej jak po 2023 roku. Dużo się mówi o... A skąd pan to wie? No bo mamy, no to nie ma innej możliwości technicznej, żeby rozpocząć wcześniej. Pana zdaniem jest jeszcze czas na przeprogramowanie tej trasy? Zdecydowanie tak. To co, zaproponuje pan prezydentowi spotkanie i co, i kiedy się spotkacie? To znaczy jest propozycja spotkania i jest propozycja trasy, którą przedstawiliśmy już prawie 2 miesiące temu. Czyli będziecie rozmawiać? Zakładam, że tak, no ale to już nie będzie nasza decyzja. Natomiast dużo się mówi, bo zacząłem o tym mówić, dużo się mówi o tym, że mieszkańcy Woli Rzędzińskiej protestują, że wójt protestuje. Natomiast nie słyszy się o tym, że protestują również mieszkańcy Tarnowa. Akurat informowaliśmy bardzo szeroko o tym, panie wójcie. Spotkaliśmy się z tymi mieszkańcami. A czy poszedł przekaz takiej informacji, żeby to zadanie było zrealizowane, musi być zgoda Rady Miasta i musi być przeznaczone na to ponad 100 milionów złotych? Panie wójcie, że tak. Taki przekaz był, tylko pytanie, czy wy będziecie z prezydentem jeszcze o tym rozmawiać? Ale radni się muszą na to zgodzić. I teraz ja słyszę, że radni nie są tak skorzy do zainwestowania takich pieniędzy i już tutaj jest opór w Radzie Miasta. Więc żeby inwestycja była zrealizowana, musi być spełniony ten element. Czyli musi być przede wszystkim zgoda Rady Miasta. I tutaj dużo mówimy o mieszkańcach Woli Rzymskiej, o gminie Tarnów, o wójcie, natomiast nie mówimy o innych czynnikach. Ja nie neguję tej inwestycji, ona powinna być i ona rzeczywiście, ona powinna być zrealizowana. Natomiast jeżeli mówimy o nazwie wschodnia obwodnica Tarnowa, ona dotyczy Tarnowa, to jak to się mówi, koszty społeczne powinny być, jak to się mówi, równo rozłożone. Panie wójcie, jak prezydent zareagował na propozycję spotkania? Zareagował? To znaczy ja nie jestem taką osobą, która rozmawia za pośrednictwem mediów. Dlatego pozwoli pani redaktor. Ale ja tylko pytam, panie wójcie, czy będzie to spotkanie? Będzie to spotkanie i pani redaktor pozwoli, że o takich sprawach będziemy rozmawiać z prezydentem w cztery oczy, natomiast nie za pośrednictwem radia. Nie jestem taką osobą, która mówi w radiu o czymś, o czym druga osoba się dowiaduje. Mnie się wydaje, że mieszkańcy i słuchacze byliby bardzo ciekawi, czy wójt z prezydentem o wschodniej obwodnicy będą rozmawiać. Bo to i dotyczy. Będą rozmawiać. A kiedy? Pani redaktor, pozwoli pani, że to będzie już... ustalimy to. Nie dacie znać mediom. Nie będziecie się chwalić kiedy. Nie będziemy się chwalić. Panie wójcie, zadowolony jest pan z reformy oświaty. W przeciwieństwie do pana kolegów samorządowców, deklaruje pan, że zwolnień w gminie Tarnów nie będzie, ale będą przyjęcia do pracy. Gdzie i w jakiej liczbie? Rzeczywiście deklaruję, tylko nie, że nie będzie zwolnień, natomiast nie będą przyjęcia do pracy, ponieważ... To będą zwolnienia, czy nie będzie? Nie będzie zwolnień, natomiast nie będzie przyjęć do pracy. To jest różnica. Ponieważ likwidacja gimnazjum wiąże się z
tym, że gmina, która zarządza gimnazjami, są trzy klasy gimnazjalne, a zostanie tylko siódma, ósma klasa, więc w sposób naturalny nauczyciele będą musieli przejść do liceów, gdzie będzie czwarta klasa. Natomiast w przypadku gminy Tarnów rzeczywiście zwiększamy etaty dla nauczycieli w Świetlicach i również zwiększamy etaty dla nauczycieli w bibliotece. Decyzja? Stąd taka decyzja, ponieważ coraz więcej obserwujemy potrzebę, aby takich nauczycieli było więcej, ponieważ rodzice pracują, przysyłają swoje dzieci do szkoły rano i chcą odbierać po południu. My nie mamy takiego obowiązku. Czyli zostawiają niejako na cały dzień. Tak. My nie mamy obowiązku jako samorząd gminny zorganizować zajęcia opiekuńcze na cały dzień, natomiast tylko ten proces dydaktyczny, który się kończy w przypadku jednozmianowości około godziny 13. Natomiast do godziny 16 taka świetlica jest czynna. Jest coraz więcej dzieci, dlatego będzie więcej etatów. W związku z tym te osoby, które byłyby zagrożone zwolnieniem, będą miały te godziny na świetlicy. Również zwiększamy godziny dla pracy bibliotek szkolnych, ponieważ uważamy, że to jest również bardzo ważny element w procesie dydaktycznym, jestem jak i również wychowawczym. Jestem ciekawa, panie wójcie, co ze słynnym już motodromem w Zbylitowskiej Górze. Po wypowiedzeniu umowy przez gminę właścicielka do końca marca bodaj miała opuścić ten teren. Nie zrobiła tego. I co teraz? Właścicielka nie zrobiła, nie opuściła terenu, nie przekazała nam. Myśmy już na stan dzisiejszy wystąpili do sądu o przejęcie tego terenu, o wydanie. Kiedy można spodziewać się jakiejś decyzji? A to już jest wyrok sądu, to już sądy są niezależne. Czyli przed wami rozprawa. Tak. Panie wójcie, mieszkańcy z Zbylitowskiej Góry pytają, i taki sygnał do radia dotarł, takie pytanie, po co gminie tak duży budynek Domu Ludowego w Zbylitowskiej Górze? Czy jest absolutnie konieczny tak duży kubaturowo i co się dokładnie tam mieści? O, to mnie to bardzo dziwi, ponieważ mieszkańcy Zbylitowskiej Góry na ostatnim zebraniu wiejskim, które trwało, przypomnę, prawie że do godziny 24, gremialnie domagali się, aby ten budynek jeszcze rozbudować, żeby zaadoptować jeszcze poddasze. I co tam chcą? Tam chcą jeszcze miejsca dla seniorów, pomieszczenia dla seniorów, również pomieszczenia dla strażaków i również jeszcze inne miejsca, które by można było zagospodarować. Przypomnę, że budynek w Zbylitowskiej Górze służy gminie, całej gminie. Tam znajduje się przedszkole, tam znajduje się remiza strażacka, tam znajdują się sale ćwiczeń. Czyli nie stoi pusty? Oczywiście, że nie stoi pusty. Oczywiście, że nie stoi pusty. Jest w pełni wykorzystywany. W pełni jest wykorzystywany, tam jest siłownia, tam są zajęcia, tam jest aerobik, tam jest joga, tam są języki. OPSE jest, naprawdę jest oblegany. I nie trzeba wynajmować pomieszczeń, powierzchni? To znaczy również jest pomieszczenie, które możemy wynajmować na imprezy okolicznościowe, na jak to się mówi, osiemnastki, na komunie i tak to jest, więc ten budynek również jest wykorzystywany ekonomicznie, ponieważ no, troszeczkę środków finansowych wraca do nas na utrzymanie, ponieważ no, do tego budynku oczywiście, jak i do innych, no, trzeba dopłacać, to jest normalne, bo do kultury się dopłaca wszędzie, ale na to, no, to jest zadanie gminy również. I co, jest zainteresowanie tym wynajmem? Bardzo duże zainteresowanie jest i można powiedzieć, że mieszkańcy bardzo chętnie tutaj wynajmują. Zachęcam wszystkich mieszkańców również do zainteresowania się, jest do dyspozycji, jeżeli są terminy wolne, to chętnie tutaj Centrum Animacji Kultury wynajmuje. Panie wójcie, blisko panu do opcji rządzącej, to też pytam, będzie dwukadencyjność czy nie? Pytam, bo to pana dotyczy. A to już zobaczymy, to nie jestem tego pewien, ale spokojnie, jeżeli chodzi o mnie, no bo to mnie również dotyczy, to myślę, że w tym roku będzie już decyzja. A gdyby była dwukadencyjność, panie wójcie, to kogo pan będzie rekomendował na swoje stanowisko? A gdyby kogo była, pan widzi? A gdyby była, to wtedy będziemy rozmawiać, ale oczywiście możemy sobie gdybać, że stanowisko wójta nie jest wieczne. Wiadomo, że trzeba wrócić kiedyś do swojego zawodu nauczycielskiego, który wykonywałem, czy ewentualnie do innych zadań. No na pewno widzi się swoich najbliższych współpracowników. Moim najbliższym współpracownikiem jest pan zastępca, pan Sławomir Wojtasik, z którego jestem bardzo zadowolony, ale myślę, że mieszkańcy gminy również. Panie wójcie, ogłosił pan teraz rekordową liczbę przetargów. Dużo inwestycji się szykuje. Na koniec, króciutko, co w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności inwestycje kubaturowe szkolne, to jest kwota ponad 5 milionów złotych i tutaj mamy przedszkole w Białej, przedszkole w Zawadzie,
Również mamy przedszkole w Błoniu, mamy dom kultury w Tarnowcu, mamy również dom katolicki w Woli Rzędziskiej. Kiedy to wszystko? Półce. No już teraz, już to już jest ogłoszone. Kiedy pierwsza łopata? Termin zakończenia, no to myślę, że to będzie wkrótce. Natomiast już mamy na półce przygotowaną remizę w Zgubicach. Koszt tej inwestycji jest bardzo duży, bo przekroczy 3 miliony złotych. Natomiast czekamy na ogłoszenie przetargu na otworzenie nowego naboru z programu rozwoju obszarów wiejskich. Bo jeżeli... A w sumie te wszystkie inwestycje, 6 milionów złotych, mam dobre dane, czy nie? Czy jeszcze 6 milionów, remiza 3 to jest, no to już mamy 9, a wymieniłem tylko kubaturowe. A jeszcze oprócz kubaturowych mamy szereg innych. Mamy drogi, ścieżki rowerowe. Ja myślę, że to przekroczy grubo 10 milionów złotych. Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów, z nami we wtorkowy poranek. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Do usłyszenia.